kierownikiem tego pięknego portu. Rozpocznę może od kilku zdań z historii, a mianowicie 11 stycznia 2015 roku zawitała do Giżycka wyprawa pod nazwą Siberia Arctic Expedition 2015. Tutaj w Giżycku mogliśmy w porcie Komarina Giżycko podziwiać sam piękne samochody, ich wyposażenie i obserwować ostatnie przygotowania do tej pięknej i niezwykłej wyprawy. No i oczywiście poznawaliśmy przy okazji nastroje wszystkich uczestników tej wyprawy. Dlatego tym niemniej przyjemnie i bardzo gorąco chciałem powitać polskiego podróżnika, przewodnika po Syberii, pisarza, pianistę, no i przede wszystkim dowódcę tej wspaniałej wyprawy, Romualda Koperskiego. Zapraszam Panią Romualdę. Witam bardzo gorąco wszystkich uczestników tej wyprawy, których również zapraszam tutaj na środek. Pokażcie się, kochani, żeby Was wszyscy zobaczyli i poznali. Z jednym rozmawiamy tak troszeczkę przez internet z Australii. Pozdrawiamy go bardzo gorąco. Tak, o wszyscy gardło. Tak, pozdrawiamy Cię gardło. Także bardzo jest nam miło i że będziemy mieli teraz okazję, jak poznawaliśmy ich nastroje, to mam nadzieję poznamy ich wrażenia już po wyprawie. Witam Pana Burmistrza miasta Giżycka. Bardzo nam miło gościć swoją obecnością. Witam przedstawicieli lokalnych medii. I witam przede wszystkim wszystkich przybyłych miłośników wypraw na Syberię. Dziękujemy za takie śmieszne przyjście. Ja jeszcze tutaj dodam od siebie, że nie wszyscy oczywiście uczestnicy tutaj są obecni. Część dojedzie, bo warunki drogowe są takie, jak nie inne. Wiemy, że jeszcze koledzy do nas dotrą. Chciałbym serdecznie podziękować organizatorom tego spotkania. Serdecznie dziękuję za przyjęcie nas tutaj pod dach. Chciałbym powitać wszystkich tutaj mieszkańców. Chciałbym przede wszystkim powitać tych, którzy nas żegnali dokładnie rok temu. Tych wszystkich, którzy nas tutaj obdarowywali i wszystkich, którzy jeszcze pomagali nam tutaj przebudowywać, prawda, samochody w tym miejscu, bo to wszystko było i kontrolować te samochody na ostatni. A chciałbym jeszcze bardzo szczególnie powitać jedną osobę tutaj, panią Katarzynę Enerli. Witam serdecznie. Mili Państwo, to jest pani pisarka znana właśnie. Zapraszam Was jeszcze wszyscy uczestnicy bardzo serdecznie. I mam nadzieję, że kolejne wyprawy również rozpoczniecie z Giżycka. Dodam przy okazji, że po spotkaniu, Szanowni Państwo, będzie można nabyć książki prezentujące różne wspaniałe wyprawy Pana Romualda Koperskiego. I oczywiście z autografem autora. Także gratuluję jeszcze raz, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że spotkamy się przy kolejnych podsumowaniach. Dziękuję bardzo, mili Państwo. I wyruszyliśmy stąd. Pierwszym naszym etapem oczywiście była Litwa, Łotwa, potem wjechaliśmy do Rosji i tam się toczyliśmy. Jechaliśmy nie tylko po to, ażeby, prawda, przejechać tą trasę. Założeniem naszym była jakoby, powiem tak, może poprawa wizerunku Polski w Rosji i Rosji w Polsce, która to poprawa zapewne jest potrzebna. I my w trakcie naszej wyprawy nie zatrzymywaliśmy się w różnych miastach, dawaliśmy koncerty, pokazywaliśmy się, między innymi pokazywaliśmy piękno Polski, ale żeby nie było naszym gospodarzom przykro, to i piękno Rosji. I każde nasze spotkanie rozpoczynaliśmy filmem, który chcemy Państwu w tej chwili również zademonstrować, ten film, a później opowiemy już o naszych wyprawach.